Siema, tu Pyza w kolejnym filmie. Tym razem mam ochotę na zupkę, więc przygotowałem, zakupiłem raczej produkty potrzebne do zrobienia takiej zupiny. Czyli mam ochotę dzisiaj na barszcz czerwony z ziemniakami. Wybierzemy. Dobrze, wszystko ogarnięte. Zaczynamy gotowanie na wieczór zupy. Więc drodzy Państwo, nie przeciągając dłużej, zapraszam na najnowszy film. A jak zupa wyjdzie, zobaczycie sami. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, ktoś lubi jarać w moich filmach. I jedziemy z tym filmem, bo już późno. Rozpocznij gotowanie. Krok pierwszy. Do naczynia włożyć 60 g cebuli i 2 ząbki czosnku. Ok. Drugi. Składniki rozdrobnić. Ok, jeszcze raz. To mniej więcej wygląda. Niech będzie. Ok. Kolejny krok. 3. Dodano 20 g masła. Dodać 20 g masła. Ok. Ile? Jest 25. Ok. Dalej. 4. Dodać 450 g buraków pokrojonych w kawałki. Czyli to usypiemy. Jest ciutko więcej. Dobrze, dobrze, dobrze. Kolejny krok. 5. Dodać 60 g marchewki pokrojonej na kawałki. To będzie całość. Całość to będzie. Ok. Dalej. I tam, co wsypałem, była marchew. Oczywiście to. Dodać 30 korzeń pietruszki pokrojone na kawałki, było to. 20 pora pokrojone na kawałki, było to. I teraz 9. Przygotowane składniki rozdrobnić i kapustę na naczynia. Dobra. Ok. Zgarniemy teraz. Wygląda tak. Po pierwszym razie, albo może nie dorozdrabniał, tak żeby papy nie było. Ok, dobra. Tak jest teraz. To zgarniemy to na dno. I już tak to zostawię. Już drugi raz nie będę rozdrabniał z sobą warzyw. Dalej, co tam mamy? Krok 10. Zdjąć miarkę. Przygotowane składniki dusisz przez 5 minut w temperaturze 120 stopni. Więc zdjąłem miarkę. Ok.
start. Dobrze, koniec. Następny krok. Do pojemnika wlać litr 3 gorącej wody. Więc do pojemnika wlać 1-3 litra gorącej wody, dodać jedną łyżeczkę koncentratu mięsnego, bulionu mięsnego, dorzucić 4-5 suszonych grzybów, 2 liście laurowe i 3 ziarna ziela angielskiego. OK. Dobrze. I teraz co tam jeszcze było? Łyżeczkę koncentratu, to bulion. To ja mam bulion. OK. Suszone grzyby, ziele angielskie oraz liść laurowy. I będzie pyszna, mam nadzieję, zupina. Dalej. Na pojemnik główny postawić miseczkę, odmierzyć stopień ziemniaków. Ziemniaki ten krok ominiemy z tego względu, że gotowałem. Zobaczcie sami. I mam już przygotowane kartofle, które dorzucimy, kiedy będzie tylko potrzeba. Więc ominiemy ten krok. I teraz składniki gotować przez 15 minut w 95 stopni ze zdjętą miarką. OK, zakrywam i bez kartofli, bo już ugotowane, później je dorzucimy do naszej zupiny. Więc czas 15 minut, 95 stopni. Start. I niech się gotuje nasza zupina. Oki gotowe. Następny krok. 14. Dodać 80 g kapusty włoskiej pokrojonej w 4-5 mm paski. Więc ja kapusty włoskiej nie mam, więc zastąpię ją sałatą. OK. Tara. I mamy sałatę. Zobaczymy. 80. Setka. Dobrze. I tak to mniej więcej będzie wyglądało. Więc następny krok. 15. Do pojemnika dodać wcześniejsze przygotowane kartofle. Kartofle mamy już przygotowane osobno, które gotowałem. OK. Następny krok. Dodać 200 g kiełbasy swojskiej pokrojonej w kostkę. Czyli kiełbaska to samo, już pokrojona. Na bogato będzie. OK. 235. Wszystkiego trochę więcej niż to pokazuje. Dalej. Ponownie gotować przez 20 minut w 100 stopniach. Dobra, zamykam teraz górę i gotuję to razem z sobą. Więc heja Odyseja, bo w brzuchu burczy i wartałoby coś już zjeść. OK, 20 minut. OK,
gotowe. Zajrzymy, zobaczymy, co się dzieje. Wygląda ładnie na moje oko. Ok, zobaczymy, co dalej. Kolejny krok. 18. Dodać 150 gram uprzednio przygotowanej fasoli jasiek. No, wcześniej gotowałem fasolę przez długi czas. Oczywiście była wcześniej namoczona w wodzie i później gotowana przez prawie godzinkę. No, prawie jest dobra, więc tak jak mówię, trzeba wsypać. Więc wsypujemy. Ok. 150, jest 300, jest więcej. Ja lubię, żeby było gęsto i fajnie. Następny krok. 19. Dodać 100 gram pomidorów bez skóry, pokrojonych w jedną drugą. Zaparzyłem pomidora, ściągnąłem skórkę i tak mniej więcej to wygląda. Też dodamy tego pomidora. Dobrze, jak to wygląda. Fajnie. Ok. Następny krok, co tu mamy? Pomidora, kawałki dodać, jedną łyżeczkę koncentratu pomidorowego, jedną i półtora łyżeczki soli, pół łyżeczki pieprzu i pół łyżeczki kminku mielonego oraz pół łyżeczki majeranku. Oczywiście to dodam. Koncentrat pomidorowy. Ok. Łyżeczkę przymieszamy. Apetycznie to wygląda, powiem wam, ale jak smakuje, zobaczymy później. Dalej, sól, pieprz, kminek, dobrze, majeranek. Sól, pieprz, majeranek, kminek. Dobrze, ok, jedziemy dalej. Krok 20. Gotować 6 minut. W trakcie gotowania barszcz można zabielić śmietaną 12%. Dobrze, start. Garnek jest gorący. Ok. 5 minut. To już będzie chyba faza końcowa naszego przepisu, naszej zupiny. Okay. No i pomału kończy się nasza zupina i zobaczymy zaraz, jak smakuje. Czyli koniec. I co mamy? Garnek jest gorący, ok. Następny krok. Po zakończeniu gotowania dodać 2 łyżeczki octu, łyżeczkę cukru. Opcjonalnie oraz 2 łyżki świeżego siekanego koperku. Całość wymieszać. Ok, teraz zobaczymy, jak to wygląda. Ok, sporo tej zupy. No i zobaczymy teraz, więc dodam octu, łyżeczkę cukru i świeżo skrajanego koperku. Fajnie, fajnie. A jak smakuje? Zaraz zobaczę. A koperek to wkroję dopiero do zupy na talerzu. Więc naleję sobie miseczkę i zobaczymy, jak to smakuje. Tak to wygląda, drodzy Państwo, apetycznie. Jest i fasola, i kiełbasa. I gęste to mniej więcej jest. Więc, drodzy Państwo, skosztuję. Jak ja to mówię, baja. Naprawdę bajka. Buraczki mięciutkie, takie fajne, jak lubię. Fasola twardawa, ziemniaczki twardawe, kiełbaska twardawa. Po prostu nie lubię rozgotowanych mieć w środku, w zupie rzeczy.
a tutaj jest idealnie wyszło. Idealnie wyszło. Więc drodzy Państwo, leciał tak jak pokazałem na filmie, czyli zupa barszcz czerwony z Lidlo Mixa Monsieur Smart w roli głównej. Więc drodzy Państwo, leciał jak pokazałem na filmie. Dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną, na dobre i złe. I do następnego. Siema pyza. Cześć.